Witam wszystkich na moim kanale. Dziś taki film opóźniony, a propos moich K4K7. Moje spostrzeżenia i odczucia z użytkowania jej po około 3 sezonach. Co mogę powiedzieć? Samo wykonanie zewnętrzne jest jak na najwyższym poziomie. Samo wykonanie mechanizmów w środku, bo niestety była awaria, więc tuż po gwarancji, więc się tam chciałem dostać. No niestety nie zachwyca i, że tak powiem, jest na bardzo niskim poziomie. Co mi się stało? Otóż zobaczyłem plamę wody tutaj pod myjką. Po podłączeniu wody zaczęło się lać. Uniemożliwiło to korzystanie. Co się okazało? Kruciec, który idzie od silnika, który jest chłodzony wodą, do pompy. Między pompą a tym krucicem przeciekało. Myślałem, że to tylko o-ring. Po wymianie o-ringu dalej ciekło. Następnie po zamianie o-ringu, bo tam są dwa takie same, też ciekło. Uszkodzenie na wejściu do pompy nie było widać ani na tym krucicu, więc powiedziałem, nie, no nie będę kupował ani krucica, ani obudowy pompy, czy tam całej pompy. Więc postanowiłem to zalepić poksyliną, jak na dzień dzisiejszy trzyma się. Moim oczom po rozebraniu tej myjki ukazał się bardzo kiepskie odlewy, które aż jestem zaskoczony, że Karsher sobie na takie coś mógł pozwolić. Bardzo kiepskiej jakości materiał, który już jest w środku. Także myślę, że ona jest tylko u mnie na dojechanie i że ta akurat awaria, która nie powinna się zdarzyć, no bo według mnie to jest błąd w odlewie, który poprzez użytkowanie wody, tam się szybko woda znalazła jakieś ujście, nie powinien się zdarzyć. Jeśli chodzi o wykonanie pistoletu, samej elektroniki, uważam, że jest dobrze wykonana, lecz wiadomo, nie jest odporna na upadki. Samo wykonanie tutaj pistoletu uważam, że jest na bardzo niskim poziomie, choć mnie nie zawiodło, ale jak się temu bliżej przyjrzałem, uważam, że nie jest za dobre. Czyli według mnie po prostu ładnie wygląda, ładnie wykonana, a całe oszczędności poszły w środku, tam gdzie nie powinny pójść. Sam materiał wykonania, pompy i tak dalej, też mimo tego, że to jest aluminium, no to powiem wam szczerze, nie budzi zbytnio jakiegoś, że to jest jakieś dobre aluminium, czy dobrze wykonane to jest odlewy. Budzi mnóstwo zastrzeżeń. Jeśli chodzi o wąż, tak? Wąż umieszczam tutaj. Nie jest to najtańszy wąż, taki jak mam na przykład w laworze. Ci, co śledzą mój kanał, wiedzą, że posiadam też lawora 28 plus Vertigo 28+, tak? Tam jest na łączeniu z bębnem, między pompą a bębnem jest użyty najtańszy. Gdyż tam sobie lawor według mnie mógł pozwolić na oszczędności, gdyż ten wąż nie jest ani rozwijany, a on jest po prostu jakby tylko łączący i też jest na wierzchu, więc jest łatwy do wymiany. Ale na bębnie już jest dużo wyższej jakości, fajnie, nie plącze się, a tutaj niestety, mimo tego, że to jest, uważam, średniej jakości, no niestety się plącze. Jeśli chodzi o ten zwijak premium, jest dużo lepszy niż, bardzo dobrze spełnia swoje zadanie, tutaj nie można narzekać na niego. No i co powiem, no szczerze mówiąc, jeśli chodzi o funkcję smart, tak, no bo tu jest K7 Smart Control. Szczerze powiem, przyrost formy nad treścią, funkcję smart, oczywiście jeśli macie dobry internet, to bez problemu połączycie. Ja niestety tutaj wcześniej nie miałem dobrego internetu, gdyż nie mam tutaj dobrej sieci komórkowej, więc sobie nie mogłem tak łatwo połączyć. Ale to jakby nie jest to wina już Karshera, nie będziemy tutaj rzucać na nich. Mówmy jak jest. Tylko po prostu wina sobie sieci. Zresztą to pokazywałem na filmie chyba. Też za to skrytykowałem Karshera, a na pewno tak nie jest. Muszę tutaj oddać honor. Chodzi o zjadanie chemii. Jak tutaj weźmiemy butelkę, pokazałem wam, wrzucamy tutaj, to bardzo szybko zjada chemię. Moja wina i Karshera.
karszer wypuszcza sobie chemię do swoich myjek. I teraz jak człowiek, który się na tym nie zna, ma to rozróżnić? Chodzi o różnicę w korkach. Widzicie, tutaj macie na korku odkręcanie. I właśnie takiej chemii użyłem do próby, bo kupiłem ich parę. Na próbę użyłem jednej i szybko zeżarł. Co się stanie? Kiedy odkręcimy korek, musimy szybko obrócić, tak? I wtedy nam cała chemia się praktycznie wlewa. Nie dozuje tego, nie mamy w żaden sposób nad tym kontroli. A może jeszcze zostawimy to. Mamy też na korku takie oznaczenie w górę. I dzięki temu, jeżeli to wyciągniemy, zobaczcie, tutaj nie ma nic takiego, co mogło być. Tutaj mamy taki silikon. Dzięki temu, jak to też jest łatwiej włożyć, bo to nam się nie leje. Oczywiście przez ten silikon leciał, tam jest dziurka. Zresztą tutaj też mamy takie coś, żeby w razie co przydziurawi ten silikon. I wtedy ładnie dozuje. I oczywiście to jest wymienialne. Nawet jak sobie jedno takie kupimy, drugie takie, nie ma problemu z przełożeniem. I nakrętki też są wymienialne, bo tutaj też sobie możemy, o, zakręcona, no to możemy zakręcić, prawda, a tam możemy nałożyć. Jeśli chodzi o Wasze uwagi, że lepiej takiej chemii używać przez pianownicę, całkowicie się zgadzam. Pokazywałem tylko, że tak, skoro robiłem jakieś testy, to chciałem Wam pokazać, jak to wygląda, więc to szczerze mam, takiej chemii nie używam, tylko kupiłem, jak to się mówi, do testów. Jeśli chodzi o końcówki, bardzo fajna końcówka, warto ją dokupić, jeżeli już ktoś się zdecydował na karszera do mycia auta, może się przydaje. Moje spostrzeżenia po trzech sezonach, ja już bym więcej, po prostu więcej w mojej karszera nie chcę. Jeżeli się kiedyś zdecyduję, to na pewno na jakieś profesjonalne i na pewno już nie będę ryzykował po prostu z ich mykami, że tak powiem, serii Garden, czyli tej K. Zakupując mykę, już jak jesteśmy w temacie myki, 7 minut, wow, super. Zakupując mykę, słuchajcie, musicie zwrócić uwagę, jeżeli się na tym nie znacie. Macie dużo parametrów moc silnika, tak? Czyli musicie zwrócić uwagę, jaką ma moc, czy wasza instalacja to uciągnie. Musicie wiedzieć, jakie wam ciśnienie robocze jest potrzebne, czyli ile tych barów. No i co jest najważniejsze, pamiętajcie też o trzecim czynniku, czyli wydatek wody. Tutaj jest akurat 600 litrów na godzinę. Czasami podają producenci na minutę, nieważne. O co chodzi z tym wydatkiem wody, czyli ile pompa pompuje tej wody na godzinę czy na minutę. W laworze mam 400 bodajże 80 litrów na godzinę, a tutaj jest 600 litrów. Jest kolosalna różnica, jeśli chodzi o, na przykład zauważyłem, opłukanie samochodu. Dużo szybciej się to płucze, dużo szybciej idzie po prostu praca, bo mamy więcej tej wody, przepompowuje pompa, więc wiadomo, idzie to szybciej. Jeśli chodzi o różnicę ciśnienia, tam jest chyba 150 czy 160 barów, to jest 180 barów, to, że tak powiem, nie zauważę. Jeśli chodzi o mycie kostki brukowej, oczywiście, że używacie dyszy rotacyjnej. No i chyba tyle. Podsumowaniem. Funkcja smart totalnie bezużyteczna. Pokazuje nam, ile żeśmy wody zaoszczędzili i tak dalej. To są jakieś karszera wyliczenia. Być może prawdziwe, być może nie. Nie wiem, totalnie potrzebnie, nie interesuje mnie, ile wody zaoszczędziłem. Przełączanie w aplikacji ciśnienia uważam za zbędne. Jeśli mi jest wygodniej, to robić na pistolecie. Używam oczywiście tego, przydaje się ta funkcja. Jeżeli by jej nie było, nie płakałbym, nie byłoby żadnego problemu.
ale totalnie w telefonie uważam niepotrzebne. Myślałem, że będą jakieś aktualizacje, coś takiego, ale niestety nie. Sorry, telefon, SMS jak ci przyszedł. Co więcej, zwijak na wąż, no tak jak mówiłem, przydatna rzecz i bardzo ciekawa i lepsza uważam niż w laworze, bo mogę jakby porównać do tamtej myjki. Samo wykonanie myjki jest na podobnym poziomie, zewnętrzne, wewnętrzne, no niestety uważam to za badziew. Dostępność części jest dużo lepsza. Awaryjność dużo większa, także ja już więcej na przykład pierwszy raz nie kupię. Dzięki za oglądanie, na razie.